Znany aktor Jerzy Zelnik gościł 4 listopada w Resursie Obywatelskiej. Wystąpił tu w potrójnej roli, jako aktor, ale także autor scenariusza i reżyser w sztuce pod tytułem Blizny Pamięci – Rzecz o Janie Karskim. Przedstawienie opowiadające o przeżyciach legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego ma walory edukacyjne, ale także moralizatorskie. Czym, oprócz odwagi, według Jerzego Zelnika wyróżniał się Jan Karski? Człowiek zawsze pracujący nad pogłębieniem własnej wiedzy, poliglota. Jak się można świetnie porozumiewać z innymi ludźmi i komunikować im coś, jeśli się zna język kraju, do którego się dociera. Człowiek z ogromną pamięcią, zupełnie niebotyczną, który był w stanie zapamiętać tysiące informacji. Więc niedościgły wzór, można powiedzieć, prawda? No, któż z nas jest w stanie być jak Karski? Prawdziwe nazwisko Karskiego to Kozielewski. Jako przedwojenny absolwent prawa, dyplomacji oraz szkoły podchorążych został wybrany na kuriera polskiego podziemia. W 1942 roku potajemnie wszedł do warszawskiego getta oraz do obozu przejściowego dla Żydów w Izbicy. To, co usłyszał i zobaczył, opisał w raportach, które następnie przedstawił m.in. prezydentowi USA, Franklinowi Rooseveltowi i premierowi Wielkiej Brytanii Winstonowi Churchillowi. Jego przerażające relacje nie spotkały się jednak ze spodziewaną pomocą. Przez całe późniejsze życie było to źródłem osobistego, wewnętrznego dramatu Karskiego. Obozy są słabo zbudowane. Można do nich wejść, przeszukując strażników. W warszawskim getcie działała żydowska organizacja bojowa. Armia Krajowa jej pomaga, ale bez waszego zaangażowania to na nic. Pomyślcie, że przerwanie tej masakry, którą Niemcy rozpętali, nie będzie was wiele kosztowało. U boku Zelnika, który wcielił się w rolę dojrzałego Karskiego oraz rozmówców młodego Karskiego, na scenie zobaczyliśmy Sebastiana Rysia, który grał legendarnego emisariusza z czasów jego wojennych przeżyć. Dodatkowym smaczkiem spektaklu jest fakt, że rodzina aktora, dziadek Zbigniew Ryś i krewna Zofia Rysiówna ratowali życie Karskiemu, pomagając mu w ucieczce z rąk gestapo w Nowym Sączu. Znaleźli się w takich, a nie innych okolicznościach i w tym trwali, i starali się w tym odnaleźć i jakby służyć innym. Spotkali się z Janem Karskim, którego wykradzenie było dla mojego dziadka zadaniem. On nazywał to w pamiętnikach, na początku był to rodzaj kawału wobec szkopów. Nie przypuszczał, że będą tak drastyczne, katastrofalne skutki dla mojej ciotki i dla innych wspaniałych mieszkańców Nowego Sącza, elity sądeckiej. Zofia Rysiówna, siostra Zbyszka, po wojnie wielka polska aktorka, trafia na 4 lata do obozu w Ravensbrück. Z chłopców ratujących mnie na zewnątrz szpitala z życiem uchodzi tylko dowodzący, grupą Zbigniew Ryś. Pozostali Karol Gut i Józef Jenet giną zamęczeni w obozie. Po spektaklu można było liczyć na chwilę rozmowy z Jerzym Zelnikiem, który podpisywał swoją autobiografię. Przedstawienie gościło w Radomskiej Resursie Obywatelskiej dzięki zaproszeniu i wsparciu posła Wojciecha Skurkiewicza.